Siemaneczko wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku zbieracza, rozbieracza Jacka Recyklera. Mamy weekend. W zasadzie jest sobota. Co ja mogę robić? Odpoczywam. Siedzę sobie, dłubię. Wyciągam miedziuszkę. Tu będzie piękne sreberko. To są z tego stycznika od wózka elektrycznego, widłowego, czy jak to tam miało być. Piękna miedziucha, piękne grochy, wszystko do odpalenia. Też z pewnością sobie dzisiaj odpalę. Piękne dwie cewki, tak jak myślałem. Ja tu stawiam na dobre pół kilograma miedzi. Która ta jeszcze nie rozbita, taka sama jest jak ta. Do rozebrania mam stycznik, przełącznik. No sorry za bałagan, ale tak to u mnie wygląda. W tle słychać odgłosy dzieci. Przyjechało troszkę rodzinki. Siorka ze szwagrem. Dzieci się bawią. No tak jest. Tu leży styrta. Płyt gotowa. Oczyszczona. Do mojego odbiorcy. Co by wam tu jeszcze powiedzieć? Byłem na złomowisku. To z pewnością wam za chwilę pokażę, co było. Jakiegoś szału nie było, jakieś zwykłe kombinerki, jakiś młotek, czy co, jakieś tam pierdoły. Nie ma nic. Standardowo w sobotę. Butelki nie moje, to żona przyniosła. Żartuję. Leżą sobie po prostu. Widzicie ten statyw do wiertarki, który wczoraj, czy tam przez wczoraj, żem przytachał. 3 godziny z nim walczyłem. 3 godziny, żeby go uruchomić. I psikany, i smarowany, i grzany, ale działa, ruszył, działa, także jest bardzo fajnie, jest sprawny. Tu on jest, sorry za palucha. Trochę mnie to kosztowało walki, ale najważniejsze, że uruchomiony. Za chwilę wam pokażę te fantazje z umowiska, także dzisiaj taki odcinek będzie troszkę rwany, troszkę o wszystkim i o niczym, ale tak, żebyście wiedzieli, że ja o was pamiętam. Wy pamiętajcie o mnie. Z tego się bardzo cieszę. Pierwszy raz taki stycznik, żebym rozdłubał. No naprawdę, zobaczcie. No widzicie, jaki mam piękny paznokieć. Muszę iść na manikir. Nie wiem, czy ktoś by się tego podjął. Nie, dobra, dobra. No tak, tak mam. No, grochy w porównaniu do mojego brudnego pazura są zajebiście duże. Jest fajnie, słychać dzieciaki na pewno. Niech się bawią. No dobra, za chwilę wam pokażę fantazję złomu. Mówię, nie ma nic specjalnego. Kto nie chce tego oglądać, nie musi. Ale jak będziecie, zostaniecie ze mną do końca, to mi będzie bardzo miło. Mówię, taki odcinek będzie bardzo mocno mieszany. O, w ten sposób powiedzmy. Trochę tego, trochę tamtego. Także chodźcie, zobaczymy, co tam przytachałem. Zabrałem stojak pod namiot. Od razu wam pokażę, jak on działa. Nie wiem, czy mój aparat, mój telefon pokaże to, jak to chodzi, jak wygląda teraz. Pewnie pamiętacie, jak wyglądało wcześniej. Tu wszystko się kręci, wszystko się obraca. Wszystko spsikane, poluźnione. Mówię, kosztowało mi to bardzo dużo czasu. Pozostał szlif. Czyszczenie, malowanie. Za dzieciaków w tle przepraszam, ale to są dzieciaki. Mi nie przeszkadzają, jeśli wam na to trudno, no przepraszam. No i fanty złomowe. Mówię, nagrywam sobie filmik. Mówię, szału nie ma. Młotek 1 kg. Raz, dwa, trzy, 4 obcęgi, jakaś tam karta z komputera, jeden klucz RWPD, sikierka fajna, sygnowana, ale niestety uszkodzona. Taka sobota ze złomu, bida z nędzą i z rozpaczą. Taka bida dzisiaj. Ja się biorę jeszcze za oczyszczenie sobie wagi, jeśli mi się to uda. Pokażę wam jeszcze, jak ona wygląda po oczyszczeniu, a jeśli mi się to nie uda,
to trudno. Mam nadzieję, że sobie to jeszcze ogarnę. Widzieliście, mam trochę do rozebrania miedziuszki, styczników, przekaźników. Robię wszystkiego po trochu, ale najbardziej jestem zadowolony z tego, że udało mi się to ogarnąć, że działa luźniutko, tak jak powinno chodzić. Także myślę, że był dobry zakup. No i dobra. Jeśli coś, widzimy się za chwileczkę. Z góry przepraszam za dzieciaków, bo się drą tutaj troszkę na podwórku. Nie się drą, to są dzieci, mogą. Ja wagę mam zrobioną tak, jakbym chciał. Czyli nie oczyszczoną na błyszcząco, tylko pozbawioną powierzchownej rdzy. Zabezpieczoną smarem w postaci wazeliny technicznej, wytarty później szmatką. Nie wiem, czy wy to dostrzeżecie. Pewnie nie. Jest widoczna skala. Oj, coś tutaj już widać między tymi śrubkami. Pewnie zobaczycie. Z jednej strony jest to 2 kg, z drugiej strony jest to 10 kg i tak aż do 100. Tu pewnie może się uda zobaczyć. O, widać 10, 20, 40, 60, 80, 100 to jest maks. Tak jak mówiłem, waga zostaje u mnie. Jest zrobiona tak, jakbym chciał. Lubię takie rzeczy, takie narzędzia, takie przedmioty. To jest to, po co ja właśnie jeżdżę na złomowisko. Reszta takich pierdół jak to. To są takie, wiecie, przeokazyjne rzeczy. Lubię takie coś. To jest coś, co mnie właśnie kręci, co ja lubię. Poznać trochę historii. A jeszcze jak się uda znaleźć przedmiot z mojego miasta, to już wtedy naprawdę jest masakra dla mnie. Mega. Ja idę sobie dalej grzebać, a was już nie będę męczył, wiecie, hałasami, moim marudzeniem. Jeśli w takiej wersji podoba wam się odcinek, to możecie napisać, że jest ok, że było ok. Może coś jeszcze takiego zmontuję. Jeśli nie, sorry, przepraszam. Co złego, to nie ja. Trzymajcie się i do następnego. Hej.